środę 2 maja na terenie sklepu Carrefour kutnowscy policjanci zorganizowali akcję znakowania rowerów. Polega to na tym, że grawerujemy na jednej z części roweru numer identyfikacyjny, każdy inny dla danego numeru. Ta akcja cieszy się dużym powodzeniem, dlatego że przede wszystkim my jako policjanci mamy możliwość bardzo szybkiego odnalezienia właściciela, jeżeli mamy odzyskany rower skradziony, właśnie po tym naniesieniu tego numeru identyfikacyjnego, a ponadto niweluje to również ilość kradzieży, dlatego że ten numer jest widoczny, w widocznym miejscu na rowerze i niewątpliwie odstrasza to również złodzieja. Dodatkowo na numer grawerowany na ramię funkcjonariusze przyklejają znaczek z logiem policji. W Kutnie oznakowanych jest ponad 1100 rowerów. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak.